Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. W dzisiejszym odcinku z serii ciekawych przypadków Hyundai i40. Samochód z polskiego salonu, bezwypadkowy, jednostka benzynowa 2.0 od pierwszego właściciela, no zapowiada się całkiem nieźle. Sprzedawca wycenia go na kwotę 24 900. A jakie informacje mamy w ogłoszeniu? Skąd ta cena? Czy faktycznie to taki super egzemplarz? Wszystkiego się dowiecie. Zachęcam do oglądania. Więc tak. Hyundai i40. Samochód z jednostką benzynową dwulitrową z 2011 roku. Moc 177 koni. Przebieg 300 tysięcy. No nie mały. Jednak ktoś się zdecydował na zakup takiego egzemplarza z takim przebiegiem, być może cena go do tego skusiła, albo to, co mamy w opisie. Samochód z polskiego salonu. I co mamy w opisie? Auto jest w stanie bardzo dobrym, wygląda i jeździ tak, że gdyby na liczniku był przebieg połowę mniejszy, to nie wzbudziłby podejrzeń. Wynika to z tego, że przebieg auta jest w dużym stopniu autostradowy. Hyundai jest bezwypadkowy. Zapraszam z czujnikiem grubości powłoki lakierniczej. No, jakieś informacje mamy. Tu już sprzedawca deklaruje, że ten przebieg po prostu wziął się typowo z eksploatacji głównie autostradowej, czyli auto nie powinno być nadmiernie zużyte. Bo skoro tutaj mówi, że jeżeli by był połowę mniejszy, to nie wzbudziłby z żadnych podejrzeń ten przebieg. No miejmy taką nadzieję, że tak będzie. Okaże się. Lakier bardzo ładny, nie ma rdzy, mocnych, widocznych rys lub wgnieceń. Środek auta zadbany, nie ma żadnych śladów nadmiernego zużycia, uszkodzeń czy przetarć. Silnik 2.0 GDI pracuje wzorowo, równo, cicho, nie kopci, nie grzeje się. Ma prawidłową moc, nie ma żadnych wycieków. Skrzynia, sprzęgło, inne podzespoły, wszystko jak najbardziej ok. Podaje nam również informację, że jedyny minus to cyferki na liczniku, przebieg. Ale cena też byłaby o 10 tysięcy wyższa, gdyby przebieg był 100 tysięcy. No, czyli tak już tutaj zrobiłem wzmiankę o tym na wstępie. Zawieszenie zwarte, bez luzów, auto jeździ, zachowuje się na drodze jak nowe. Mogę spotkać się w dowolnym warsztacie w celu sprawdzenia stanu technicznego auta. No, sprzedawca jest pewny tego, co ma. Nie ma tutaj nic do ukrycia. Jest, że tak powiem, przygotowany na sprzedaż. Czeka na nowego klienta. Ok, zaraz połączę się z panem Maciejem, który miał okazję sprawdzać i oglądać ten samochód dla naszego klienta. Klient tutaj wybrał sobie test Maxi. Chciał po prostu potwierdzić, czy faktycznie ten samochód jest w takim stanie, jak tutaj deklaruje sprzedawca. Czyli praktycznie poza przebiegiem nie ma najmniejszych zastrzeżeń. Ok, łączę się z panem Maciejem. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Macieju, słyszymy się? Witam, witam i historia Hyundai i40. Witam. Samochód mi bardzo bliski. Miałem takie autko z podobnego rocznika. I pochwalę się, że dojechałem takim samochodem do przebiegu 350 tysięcy. No proszę, powyżej. Jak ładnie. Więc cóż, spodziewałem się, że autko będzie w podobnym stanie, jak ja miałem, kiedy je sprzedawałem, natomiast nie. Historia tego samochodu. Kontakt ze sprzedającym super. Pan szybko odbiera telefony, nie ma problemu, żeby umówić się na oględziny, podaje adres, umawiamy się na miejsce. Po przeczytaniu ogłoszenia spodziewałem się auta w dobrym stanie, tak jak było napisane, że bez jakichś tam większych rys, auto bezwypadkowe i inne wizualne aspekty. Tak. Niestety, na miejscu okazuje się, że jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli sprzedaje auta zawodowo, nie ma swojego placu, trzyma parę samochodów po prostu pod domem i pokazuje je parę naraz, powiedzmy tak. Dostałem, na miejscu zobaczyłem samochód,
pan był trochę zajęty, pokazywał inne samochody innym klientom, dał mi po prostu klucze, powiedział, masz, testuj, jedź nim, gdzie chcesz. Mhm. Fajne podejście, miałem wolną rękę. Natomiast od razu autko nie zgadzało się z ogłoszeniem. Przechodzimy do samochodu, można powiedzieć, że było bezwypadkowe. Pod czujnikiem lakieru wszędzie oryginalna warstwa, natomiast to jest na elementach metalowych, tam gdzie możemy zmierzyć. Tak. Zderzaki od razu rzuciły się w oczy, tutaj jest inny odcień. Nie mówimy tutaj o małej różnicy lakieru, tutaj faktycznie zderzak przedni i tylny wyglądał tak, jak ściągnięty z innego samochodu i po prostu włożony na sztukę. Poza tym spasowania w kratek w tym zderzaku, czujników parkowania, powiedzmy sobie średnio. No, jeden bonus, gdzie nie miało być rys, po prawej stronie przerysowana strona. Niestety auto na starcie powinno odwiedzić lakiernika, żeby się ładnie prezentowało. Ale okej, to jest tam tylko zewnątrz, więcej siedzimy w środku. Sprzedający Dokładnie. Zapewniał, że auto nie ma nadmiernego śladu użytkowania, że jest w dobrym stanie. Jak w praktyce? W praktyce, jak wsiadłem do auta, zacząłem stwierdzić, że to nie jest przebieg autostradowy. To auto jeździło dużo kilometrów, ale raczej w mieście. Dlaczego? Kierownica jest mocno wytarta. Kiedy jedziemy na autostradzie, zwykle nie kręcimy ją za bardzo, więc ta kierownica zwykle się nie wyciera, tak samo fotele. Nie kręcimy się tyle, co w mieście, więc powinny być w lepszym stanie. Tutaj wszystko już, powiedzmy, że są fotele wysiedziane, jakieś te boczki tapicerskie są porysowane przez najprawdopodobniej dzieci, które siedziały z tyłu, z przodu też jakiś nerwowy kierowca po prostu cały czas dotykał tych boczków i trochę je porysował. Konsola środkowa też, ślady użytkowania nadmierne oraz na przykład klapa bagażnika, tapicerka klapy bagażnika po prostu pęknięta. Czyli widać, że auto naprawdę swoje już wysłużyło. Natomiast to są aspekty wizualne, nie świadczy to o pracy silnika. Sprzedający poinformował, że silnik jest w super kondycji, nie grzeje się, ma moc, nie ma żadnych wycieków. Zgadza się. No i cóż, otworzyłem maskę i klasyka gatunku. W takich miejscach, gdzie sprzedający po prostu nie ma nawet swojego placu, tylko dorabia sobie tym handlem autami, umył ten silnik, ale umył go tak troszkę nieporadnie. Na pierwszy rzut oka sucho. A jak się przyglądamy, to wszędzie jest sucho tam, gdzie on mógł dojść benzynką, szmatką, żeby po prostu umyć ten silnik, ale w zakamarkach są już resztki tych starych wycieków. Widać to po prostu, jak się przyglądamy, przyświecimy sobie latarką, że tam wycieki były, raczej nie zostały uszczelnione, a po prostu przemyte, żeby na pierwszy rzut oka laik stwierdził, jest ok. No dobra, trzeba było to stestować. Dostałem wolną rękę, kluczyki, pojechałem tym samochodem. Pierwsze moje zdziwienie, na jeździe po prostu, przy małych prędkościach, czujniki parkowania dawały sygnał i z przodu, i z tyłu, że coś się dzieje, mimo że nie miałem żadnych przeszkód. Nawet tego zatrzymałem auto na poboczu, przeszedłem się, zobaczyłem, nic nie ma, czujniki sobie pikają, żyją jak chcą. No, chyba coś z tymi zadaczkami poszło nie tak, jak składali, natomiast to tam mały pivot, są tylko czujniki parkowania. Jedziemy samochodem dalej, faktycznie skręca, hamuje, przyspiesza, wszystko fajnie. Szkoda tylko, że jeśli chcemy jechać na wprost, kierownica jest skręcona w prawo. Geometria na starcie, jakiś koszt do zrobienia. Zrobimy autkiem troszkę więcej kilometrów, chciałem zobaczyć, czy faktycznie się nie grzeje. No i tutaj trzeba powiedzieć jedno. Dwulitrowa benzyna od Hyundai'a, bardzo dobra jednostka, nawet źle eksploatowana, wytrzymuje dużą ilość kilometrów. Natomiast na stacji kontroli pojawiły się kolejne koszty, może powiedzmy koszty. Podwozie. To nie jest mocna strona tego samochodu. Wszystkie 40 po już 10 latach są pokorodowane od spodu. Tutaj też zawieszenie podwozie było lekko skorodowane. Nie było tragedii, natomiast kwalifikowało się to już, żeby zabezpieczyć to podwozie, jakąś konserwację zrobić. Poza tym eksploatacja, hamulce, przód, tył, one były do wymiany. Tutaj już było nawet czuć, że siła hamowania była. Powiedzmy, że przeszedłby przegląd, natomiast nie taka, jak powinna być. Te hamulce z tyłu były bardzo mocno skorodowane, z przodu też miały ranty, klocki się kończyły. To na starcie po zakupie trzeba byłoby zrobić. Oraz nasz silnik. Tak jak mówiłem, sprzedający umył go tak nieporadnie sobie tam, gdzie mógł dojść. Od spodu wszystko było widać jak na talerzu. Miska olejowa cała obrzygana olejem. Od strony rozrządu też wszystko już niestety do uszczelnienia. Co dokładnie ciężko powiedzieć, bo to było tak właściwie na całym tej byłym pokrywie rozrządu, na całej misce olejowej, wchodziło nawet na blok silnika, więc tyle ile umył, tyle umył. W praktyce dopiero jak kupimy auto, przerobimy jakieś 500 km, zobaczymy skąd te wycieki tak naprawdę wychodzą.
No i taki bonusik, auto nie miało katalizatora. W miejscu katalizatora została wstawiona strumiennica. Ciężko mi powiedzieć, co autor miał na myśli, bo ta strumiennica nawet była taka, powiedzmy, że średnica rury wydechu I40 była większa niż tej spawanej rury. No wiadomo, połączyli to. Działało to, jak najbardziej było szczelne. Natomiast no, to nie jest prawidłowa naprawa tego samochodu. Podsumowując, opis był świetny, kontakt sprzedający świetny, natomiast praktyka pokazuje. Tutaj ktoś użytkował to auto do takiego przebiegu, był jednym właścicielem, potem twierdził, że auto było w takim stanie, że tylko na skup do handlarza, niech on to dalej się bawi. Nie opłaca się, że tak powiem, dać tego osobie prywatnej, bo gdyby ktoś to kupił, po prostu nadzieje się na minę. Osoba nieznająca się wsiądzie, zobaczy, że auto jeździ super, natomiast w trakcie eksploatacji zobaczy, ile trzeba by włożyć to auto, te hamulce, te wycieki, ten katalizator, inne rzeczy, po prostu generuje te koszty, plus zobaczyć, co z tymi parktronikami, to auto nie było godne polecenia. Obawiałbym się, że dużo już to auto nie zrobi, raczej następny właściciel, jak zobaczy wszystkie koszty, stwierdzi, że już chyba na autko pora na złomowanie. Dokładnie, powiem Ci, zgadzam się z Tobą w 100%, że nie jest to, kurczę, auto warte zakupu, bo jak i z zewnątrz, jak i wewnątrz jest właśnie w średnim stanie pod względem technicznym. Też trzeba liczyć się z kosztami, tak jak wspomniałeś, silnik był myty, coś było próbowane być ukryte przed nami, od spodu już mamy rozległe wycieki, no i ten oczywiście brak katalizatora. Tam wspomniałeś też o geometrii, no tarcze, klocki, filtry, oleje, no jednak to jest wkład niemały na start. Owszem, tutaj może... Dorzuca się dużo takich drobnych napraw, nie wiadomo, z wyciekami, ale tych hamulców, innych rzeczy się nakłada tyle. Oczywiście, że tak. No tutaj może to też był taki, kurczę, zabieg, że tutaj sprzedawca w tym ogłoszeniu próbuje nam trochę mydlić oczy, że jedyny minus to tylko cyferki na liczniku, że ten przebieg, no i że cena jest oczywiście o 10 tysięcy niższa, bo jakby był ten przebieg mniejszy, no to ta cena by oczywiście była o te 10 tysięcy wyższa. No, niekoniecznie bym powiedział, że tylko te cyferki, no bo według tego, co zastałeś na miejscu, co stwierdziłeś, zdiagnozowałeś i znalazłeś w ogóle, no to powiem szczerze, że ta cena jeszcze powinna być o wiele niższa, uwzględniając te wszystkie mankamenty i te wszystkie usterki, które zostały tutaj wykryte. Dokładnie. Super, fajnie. Dzięki Ci wielkie za szczegółowe omówienie raportu. Myślę, że nasi widzowie zgadzają się z opinią Twoją, moją, że mają bardzo podobną opinię do naszych. Jak będę nagrywał kolejne odcinki serii ciekawych przypadków w wykonaniu samochodów, które miałeś okazję oglądać, to na pewno będę się z Tobą kontaktował. Dzięki, jeszcze raz do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl. Więc drodzy widzowie, widzicie, krótko podsumowując, po raz kolejny sprzedawca próbuje nas oszukać, trochę zamydlić nam oczy opisem w ogłoszeniu, a rzeczywiście to nie tylko chodziły o cyferki, o stan licznika, tych mankamentów wyszło o wiele więcej i ta cena też nie jest adekwatna do stanu. Tak jak widzieliście, ekspert szczegółowo sprawdził ten samochód dla naszego klienta, wykrył sporo mankamentów, wykrył sporo niezgodności, auto nie może być przez nas polecone. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie komentarz, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, udostępniajcie i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne odcinki z serii ciekawych przypadków. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć!